No, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać nawóz do podlewania roślin kwitnących, ale również pomidorów, które właśnie zaczynają nam puszczać pąki, żeby zawiązały nam się kwiaty w nich. Do tego celu potrzebujemy w moim przypadku jednego banana i będziemy go zalewać ciepłą wodą. Jest to naturalny nawóz, który na pewno nie zaszkodzi naszym roślinom, które będą podlewane. Mogą być nimi podlewane również kwiaty, które kwitną obecnie w naszym domu. No ale głównie ja będę go używał do zasilenia pomidorów, ponieważ w skórce banana jest bardzo dużo potasu i fosforu. Znajduje się też w nim magnez, wapń i siarkę, która jest bardzo potrzebna właśnie teraz, gdy pomidor zaczyna rosnąć dość intensywnie i wypuszcza pąki kwiatowe. Tak, i teraz bierzemy banana, obrywamy. I tak, skórki wkładamy do słoika. Może być jedna, mogą być dwie, może być więcej, tylko w przypadku użycia większej ilości będzie trzeba wtedy nasz nawóz rozcieńczać z wodą, żeby nie było zbyt dużego stężenia. Ale to ja robię z jednego, także po 3-4 dniach, jak on postoi, będzie można go wtedy rozcieńczyć 1 do 1 i zacząć normalnie nawożenie pomidorów. No i zalewamy ciepłą wodą. Ta jest dość ciepła, bo niedawno się gotowała. Wlewamy. I gotowe. Tak zalane skórki zakręcamy, ale nie szczelnie, tylko tak delikatnie, żeby tam dostawało się powietrze, które jest nam też potrzebne. No i teraz wstawiamy nasz słoik z zalanymi skórkami w chłodne miejsce i ciemne. I po 3-4 dniach możemy rozpocząć nawożenie. Oprócz takiego wywaru możemy jeszcze przygotować sobie proszek ze skórek. W tym celu należy skórki wysuszyć, posiekać drobno i przemielić przez maszynkę lub przetrzeć na jakiejś tarce. Możemy również taką skórkę banana wysuszoną na grzejniku czy na balkonie wkopać do ziemi. I on też zacznie sobie wtedy powoli uwalniać potrzebne nam składniki. Możemy również taką skórkę poszatkować i zmielić na proszek i wtedy dodawać jedną, dwie łyżeczki na doniczkę raz na 3-4 tygodnie. Mieszać go z wierzchnią warstwą ziemi. Mam nadzieję, że moje porady były pomocne. Zapraszam do subskrypcji i do obserwacji kanału. Na razie, cześć.